mróz i śnieg. Ale zgromadzonym na Majdanie w Kijowie, we Lwowie czy w Tarnopolu nic nie przeszkadzało. Przyszłyśmy na Majdan, żeby wesprzeć Ukrainę. Dlatego, że nasz prezydent nie bardzo chce, żeby Ukraina przystąpiła do Unii Europejskiej, a my tego bardzo chcemy. Już kilka dni przed wileńskim szczytem Partnerstwa Wschodniego tysiące ludzi domagało się, aby prezydent Janukowicz podpisał umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. Uważam, że Ukraina powinna przystąpić do Unii Europejskiej i mam nadzieję, że tak się stanie. Naród zacznie myśleć bardziej po europejsku, dlatego że nadal niektórzy obywatele mają mentalność, która pozostała im po upadku Związku Radzieckiego. Za czasów kołchozów jeszcze można było machnąć na to ręką, ale gdy zaczną myśleć po europejsku, to będą wyrzucać śmieci do kosza, nie będą dawać łapówek, można doprowadzić do porządku policję. Łańcuch rąk, pociąg do Europy oraz wykrzykiwanie haseł nic nie pomogło. Ukraina umowy nie podpisała, jednak tłumy na ulicach nie ustają, przeciwnie, jest ich coraz więcej. Możecie zobaczyć, że ludzie zmierzają w kierunku nowego Euromajdanu. Manifestujących na Ukrainie wspierają także studiujący w Opolu Ukraińcy. Organizując happeningi, nawołują do jedności wszystkich obywateli, a także wsparcia ze strony Polaków. Ukraina potrzebuje zmian i te zmiany teraz odbywają się. Prosimy waszego wsparcia. Większość społeczeństwa chce, aby Ukraina przystąpiła do Unii Europejskiej. Najbliższy czas pokaże, czy ich nawoływania zostaną wysłuchane. Tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg.